No to jak? A gdzie ja kiedykolwiek chodzę na jakieś huczne imprezy? Co to jest w ogóle huczna impreza? No tak, no dlatego dla ciebie to nie jest trudne. Natomiast ogólne zalecenie, jakbyś porozmawiał z każdym księdzem, znajdź sobie na czas Wielkiego Postu coś, czego czego możesz sobie odmówić. Ale ja tak robię, tylko... Słucham. No ale nie mówię o tym publicznie. A odmówiłeś sobie czegoś na ten Wielki Post? No w tym jeszcze nie. Aha. To znajdź, pamiętaj, że też pokutujesz za mnie, za te uszy. No tak? To jest niemożliwe, to się nie da, Karol. Chciałbyś napić kawki? Nie. Zrobić kawki? Jest okay. Coś ci przynieść? Wodę? Jest herbatę, dziękuję. Ciasteczko? Banana? Wszyscy jemy banany! Czy to je te wszystkie jeżyki? Tak. Bardzo dobre. Tak wygląda człowiek, który właśnie wstrzyknął sobie dożylnie... Ile cukru jest w jeżykach? Nie wiem, choć się domyślam. Ale tyle co nic. W 100 gramach jest 51 gramów. Serio? Serio to ma 50 gramów na 100 gramów jeżyków? Chłopie, ty się zastanów. No! O, fu. No, więc jadłeś 60 gramów więcej. 70 gramów cukru zjadłeś. Ale dużo. No. To stare to ma. I jeszcze pijesz jeszcze trzecią butelkę, puszkę Pepsi. Zjadłeś dzisiaj ponad około 150 gramów cukru. To dużo. A jest 13. Tak, ale pokręcenie pojadę do maka. No i fajnie. Na szczęście stajesz tłuszczem, więc będzie okej. Nie wiedziałem, 50 gramów na 100 gramów jeżyków. To jest cukier? Ciastka. A co to kurwa miało być? Idę sprawdzić, bo nie wierzę. Dobrze, idź sprawdź. Ale nie przynoś nowego opakowania, tylko wyjmij to puste. Ja już nie mogę, ja już temu człowiekowi w najprostszych kwestiach nie mogę ufać. No jest to napisane, haczacz. No i co? No i co? Okłamałem cię, bo jest więcej. Jest mniej. Stary, to zmienia wszystko. To zmienia wszystko, uwaga. To zmienia wszystko. Uwaga. 46. Tak, 46, to zmienia wszystko. Okej. Czyli w 100 gramach jest 46, to opakowanie ma 140 gramów. To jest dużo mniej niż 51. To prawda. To zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Uff. Myślałem, że zjadłem 50 gramów. No właśnie, a zjadłeś tylko 46. Znaczy zjadłeś więcej. Zjadłem więcej. Coś. No minus jedno ciastko moje. Zjadłeś mi ciastko. Zjadłem jedno ciastko. Czyli tak naprawdę zjadłeś max 20 gramów cukru, a ja resztę. Nie no, zjadłem więcej. Pamiętasz, Wodeczku? Pewnie nie pamiętam. Jak w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy historię króla Altusów, no, Janusza? No pewnie. Przygotowałem materiał, ponieważ wyświetlił mi się, jak to TikTok podsłuchuje mój smartfon tak samo jak i wasz. Ale jak to? I zaczął mi podsuwać konto, słuchaj, pana, który spodoba ci się. No. To od razu gwarantuję ci, nie spodoba ci się. Jest to pan, który jest takim, pracuje w serwisie audio. Mhm. I to jest pan, który przede wszystkim, co jest najważniejsze, ma swoją teorię oczywiście dotyczącą audio, że te sprzęty, co ludzie kupują, to w chuj przepłacają, to jest gówno warte. I opowiada o tym na swoim TikToku i bardzo ci polecam. To jest przykładowy filmik, który wysłałem, jest ich więcej. Ja też mam taką teorię, że ludzie przepłacają. No i właśnie dlatego przygotowałem dobre wino do tej pory. Proszę o film! Audio Integra. Wielu klientów ceni sobie właśnie takie stare urządzenia o takim dużym stopniu zużoności. Wcale nie oznacza, że one lepiej brzmią. Dokładnie. Od urządzeń analogowych. Dokładnie. I pan ma super manierę. Urządzenia analogowe ma swoje wady, które dają nam pewną przyjemność do słuchu. Dźwięk perfekcyjny nie zawsze jest przyjemny. Jak kura. Panowie, wychodzimy. Ale kura jest perfekcyjny. Tak naprawdę to nie. No nie, no bo to, ale wiesz o co ci chodzi, że te nowsze... No dobra, może nie jest perfekcyjny. Że te nowsze telewizory dają więcej, bardziej to... I on to, widać, że on to ma na myśli, nie? Uh-huh. To jest przykładowe wideo, bo ja chciałem zapisać jakiekolwiek, ale pozwól, że zerknę. To! O! Jaka marka audio jest waszym zdaniem najbardziej przypłacona? I tutaj bardziej w komentarzach się mamy uzewnętrznić, ale zwróć uwagę na to, jak pan siedzi, jak opowiada z pełną pewnością. Ja czuję się, ja pozdrawiam bardzo serdecznie, bo to się nazywa iWITER Service. Największy serwis elektroniki w Polsce, to jest numer 22, czyli Warszawa. Ja szczerze mówiąc, jakbym miał coś do naprawienia, to ja bym do tego pana okay. Z pewnością przyszedł. Natomiast jeżeli chodzi o pewność siebie, z jaką on wypowiada tezy, no to jest wysoko. Nad 50. Kosztują te gigantyczne pieniądze, których zarówno projekt tych urządzeń, jak i użyte podzespoły, ilość technologii, która jest tam zastosowana, jest tak niewielka w stosunku do wartości ceny, która jest oferowana na to urządzenie, że to jest moim zdaniem rodzaj biurowego szaleństwa. O. Zwanego audiofilizm. Jak pan siedzi, on do mnie przemawia. W którym się prześcigają w zakresie urządzeń bardzo drogich, które niekoniecznie muszą mieć rzeczywiście faktycznie wysoką jakość. I zero, on w ogóle nie rusza się, on jest jak Budda. On jest w pozycji lotosu, on się w ogóle nie porusza. Ja trochę tego nie kupuję. Szok. Nie, bo pan nie mówi o żadnych konkretach, to są jakieś takie ogólniki, że... No, ale też pan nie ma takiej, wiesz... Ja myślę, że on czuje, że jest skręcony. Myślę, że to jest trochę inaczej. Myślę, że to jest trochę z tego wynika, ale myślę, że pan ma swoją teorię i jak przychodzisz do niego, przyszedłbyś, nie wiem, tam właśnie z jakimś Onkyo, z jakąś Yamahą. Coś by się stało, nie? Coś nie gra, nie wiem, lewy kanał nie działa. To pan nie tylko, żeby to naprawił, ale też wytłumaczyłby ci, że może ten model, który pan kupił... Coś nie kupuje tego. O, ciekawe. Przestrzeliłem. Że jest tylu ludzi w tych firmach i
oni wszyscy nie wiedzą, co robią, tylko pan tutaj w tym serwisie... Nie, 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 pan tego nie twierdzi. Pan tylko mówi, że czasem ludzie wydają za dużo pieniędzy na sprzęty, które po prostu nie są tego warte, tak, że kupują, ale, po tabelce, że to w tabelce wychodzi, że mają takie wartości i takie emocje. Nie, to powiedział. Moim zdaniem to powiedział. Nie wiadomo. To, to też jest generalizowanie, no, że audiofizja jest zbiorowym szaleństwem. One muszą się nazywać i kosztować. A grać już nie do końca. No czy nie, no jeśli ktoś ma to coś takiego, że musi mieć najdroższy sprzęt najlepszej marki i wtedy czuje, że jest super, no to się zupełnie zgadza. Ale wiesz, no, ja nie znam takich ludzi i też nie uważam, że to jest, wiesz, w ogóle do komentowania. Pamiętasz, że niedawno robiliśmy w Lesie te takie podkładki, strukturyzatory pod kolumny? No tylko to jest ściema, nie? No tak, ale do tego pana, do serwisu prawdopodobnie mogą też trafiać czasem ludzie, którzy kupowali takie rzeczy i może coś im nie gra. Ja myślę, że tak. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Przecież brzmienie urządzeń jest tak jak smaki w potrawach. Nie ma dwóch ludzi, którzy by jednakowe smaki potraw mieli. No powiedz, że to nie jest tak prawda. Ty lubisz Kuro. Większość ludzi naprawdę, stary, jak patrzy na twój telewizor, to jest świetny. No ale to nie jest też tak. No z jakiegoś powodu są przewodniki Michelin, z jakiegoś powodu są lepsze knajp od innych. Tak, ale to nie znaczy, że jak idziesz do pięciogwiazdkowej restauracji, to ci będzie smakowało. Tak, tak. Nie musi ci smakować, nie musi ci smakować. To jest ale przy telewizorach to nie jest prawda. No bo są techniczne pomiary, które mogą świadczyć o czymś, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze. To nie jest tak, że a mi się bardziej podoba. To też jest, ale jednak jest coś referencyjnego, do czego się dąży. No tak, ale sam, jak sam mówisz, w dźwięku gdybyśmy mieli słuchać dźwięku referencyjnego, to słuchalibyśmy kuźwa na Bayer Dynamica. Sorry, że akurat wszystkich ludzi ja to muszę powiedzieć, ale mi to wygląda na takie wujowe gadanie. To szok! Z wszystkich ludzi i to ja muszę to mówić. O, wow. Dziwne, nie? Ja chciałem powiedzieć, z tym sugestie, ażeby... Zrobić coś z niczego. Tak naprawdę to nie. Nagrać wspólny odcinek LS-a z youtuberem Onikus Stilgar. No, mówiłem, że dobrą robotę robi, jak na polski YouTube robisz super robotę. Tak. Pozwoliłem sobie napisać do pana Stilgara. Napisałem, że tutaj cześć, czy może byśmy zrobili ten. I napisał... Kim bardzo dziękuję. Kurwa jesteś? Tak naprawdę to nie. Żartuję. Napisał, hej, bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem chętny. Widziałem ten, domyślam. O jakiej tematyce domyślam się, że na 99% będzie wątek telewizorów i wyższości plazm nad innymi telewizorami, więc ja w to wchodzę. No to było, no to ja ci zostałem ten tydzień. Pytanie, nagrajcie. Nie. Co? Mocniejszy. Bo napisałem, że teraz nie da rady już. No nie, no za jakiś czas? W marcu. Powiedziałem, że odezwę się w początku marca i ten. Ale to zróbcie cały tydzień. Zróbcie cały tydzień. Cały tydzień? Tak. Z Stilgarem? No bo w trójkę to będzie tłum. Znowu, ustaliłem. Nie, myślałem o jednym odcinku. Nie, no do Wrocławia? To już daleko. Okej. Nie, to już cały tydzień. Ale nie będziemy cały tydzień gadać w telewizorach. No nie, no ale przecież widzisz, że on się zajmuje mnóstwem technologii. I robi a taką... Nie, a jak nie będzie mieć flow? Jeżeli ty go lubisz, jeżeli go szanujesz, to znaczy... Wiem, że będzie. Szanuję... Jestem przekonany, że będzie okej. Będzie dobrze. Jako, że zbliża się... Znaczy, advent AI-owy trwa... Advent? Co? Karnawał. Nie, adwent, jak adwent? A w ogóle teraz już jest post. Czy ty ojebałeś, kuźwa, całe pakowanie jeżyków w wielkim poście właśnie? Mój Boże! To nie można? Szatan cię opęta, rozumiesz? Nie jest napisane, że nie można. Się chrześcijanin tańczy, nie powinien sobie odmawiać... Każdy ma swoje rzeczy, których się powinien gdzieś tam wrzekać, ale nie jest napisane, że nie można. A odmówiłeś sobie czegoś na wielki post? A muszę? Nie. No myślałem, że jesteś praktykującym chrześcijaninem, katolikiem. I z czego sobie odmówiłeś? No nie jeżyków, apparently. A gdzie jest napisane, że muszę sobie czegoś odmówić? A to nie jest tak, że mogę, a nie muszę? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Pójdę na procesję. Byłem rok temu na procesji, może teraz też pójdę. Ksiądz wyjaśnia, co można, a czego nie można robić w trakcie. I robić i jeść w trakcie Wielkiego Postu. To ja ci może przedstawię. Ale to, wiesz co... Katolicy obchodzą Wielki... Nie, stop. Poczekaj. Wszelkie tego typu strony są bez sensu, typu, czy coś jest grzechem? Ksiądz albo... Andrzej Gołębieski tłumaczy. Co, czego nie można robić? Uwaga. Jezus Maria. W tym czasie należy unikać urządzenia i uczestnictwa w zabawach. Każdy o tym wie. Ale nie chodzi o to, że nie można spotykać się z znajomymi i wypić lampki wina. Zasady obowiązujące w Wielki Post. Nie wolno urządzać i uczestniczyć w zabawach z tańcami. Ja i tak nie lubię tańczyć. W ciągu roku też nie uczestniczę. Ja też nie. Niedziele i święta nie znoszą zakazu zabaw. Nie znoszą. Czyli w niedzielę i święta też jest zakaz zabaw. O nie! Jesteśmy zgubieni! Tak naprawdę to nie! Postanowienia Wielkopostu... A, nie są obowiązkowe, ale zlecone. Okej. Okay. Ta linijka cię uratowała. Dubsko cię uratowało przed ogniem piekielnym. Ej, zaraz, chwila, coś! Pewne rzeczy są niewybaczalne. Tak jak przez cały rok w piątki nie wolno jeść mięsa. Nie jesz mięsa w piątki? Mm-mm. Tak? Tego się trzymasz? Mm-hmm. Okej. Okay. A ryby? Ryba to nie mięso. Nie wiem. Ryba to jest, kochani, to jest stokrotka. Ryba to jest roślinka. Ryba rośnie jak trawa. Ryba to nie mięso, kochani. No dobrze już, idź pan. Ale co to jest zabawa?
Szaleństwo. Czyli jak, że impreza urodzinowa? Party. No nie, no taka huczna impreza. No to jaka? Gdzie ja kiedykolwiek chodzę na jakieś huczne imprezy? Co to jest w ogóle huczna impreza? No tak, no dlatego dla ciebie to nie jest trudne. Natomiast ogólne zalecenie, jakbyś porozmawiał z każdym księdzem, z każdym i przysięgam ci, księża mogą księża, możecie pisać na zapytaj lekkosłończymałpa@gmail.com. Wiecie, bo ja wiem, że tak to wygląda, że każdy ksiądz ci powie, znajdź sobie na czas Wielkiego Postu coś, czego, no możesz, ja czego, tak robię, czego możesz sobie odmówić. Ale ja tak robię, tylko słucham. No ale nie mówię o tym publicznie. A odmówiłeś sobie czegoś na ten Wielki Post? No w tym jeszcze nie. Aha. Ale czyli ja, ale jako twój styczny kolega ci przypominam tylko o tym. Nie, po prostu to nie... Chcę ci pomóc? Nie, nie, ty nie chcesz pomóc. Nie, nie chcesz mi pomóc. Oczywiście chcesz wyciągnąć moje wady, żeby je podkreślić publicznie. Ale ja nie każę ci mówić, jeżeli nie chcesz mówić. Broń Boże, nie. Ja ci tylko chciałem przypomnieć, że jeżeli znalazłeś czegoś, to znajdź. Pamiętaj, że też pokutujesz za mnie, za te uszy. No tak? Ja to jest niemożliwe, to się nie da, Karol. Pokutujesz za mnie. Tak, no też. No przecież jest modlitwa za tych, co są poza... No na pewno nam przypada zdanie, że pomódlmy się też za tych, którzy już nie są w kręgach naszego kościoła, by powrócili jako zagubione owieczki. No jak? Nie znasz alegorii o owieczkach? Me. No znam. No właśnie, to ja. Jestem zagubioną owieczką poza stadem. Jestem nawet. Co gorsza, bardzo dobrze się bawię. Zmiłuj się nad nami, a w szczególności tych, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Wtedy myślę o tobie. Serio? Naprawdę? Nie, no nie tylko o tobie. Okay. Ale myślisz o mnie czasem? No myślę o tobie w tym momencie? Czasem. Nie tylko o tobie, ale o tobie czasem myślę. Spoko. No i to jest piękne. Ja to naprawdę doceniam. Ja to naprawdę doceniam, bo wiem, że wtedy o mnie szczerze myślisz i ja to doceniam. Jako ateista, tak. Niewierzący w Boga. Aniusio. Super. Ale to też nie jest tak, bo wiesz, no są takie rzeczy, które chcę odmawiać przed Wielkim Piątkiem i one trwają nadal. I czy to, czy to nie jest, i to się nie liczy na Wielki Piątek? Nie, no liczy się. No to jak się liczy, to jest okej. Okay. No to jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków. Nie są tym jeżyki w każdym razie. No nie myślałem, że ten program będzie do rozliczania moich postanowień wielkopostnych. Ale nie jest. Ale pamiętaj, że jak my rozmawiamy, to też się przypomina widzom naszym, którzy chodzą do kościoła. Wam też przypominamy. A to oni wiedzą przecież. No może nie wszyscy właśnie, może ktoś zapomniał. Może ktoś sobie pomyślał, a w tym roku odmówię sobie tego i tego. Pamiętajcie, że nie odmawia się lekkostronniczego. Lekkostronniczy jest absolutnie dozwolony w Wielkim Poście. No tak było. A wiesz, że w Stanach się maluje krzyże na środę popielcową? Na czołach? Kolega jest w Stanach teraz? Drippin' is like 2 a.m. To jest Jesus. Z nim mam zdjęcie. Tak, to jest twój kolega Jezus. Zdjęcie z nim. Śmiesz mnie, jak ludzie przy znanych osobach zachowują się inaczej. Ja przy Jezusie zachowuję się normalnie. Rano ci to malują na czole, potem co dzień w tym chodzisz. Okej. Okay. Tylko w sumie tego nie kumam. Ale czemu Jezus ma krzyż? Przecież Jezus jakby już zszedł z krzyża, nie? Ale to nie jest Jezus, to jest aktor. To niemożliwe. Tego nie kumam, bo wydaje mi się, że jest tak, że jak się pości, to się ma pościć tak, żeby się z tym nie obnosić. Nie? Jest tak. Jałmużna. Z postem się możesz obnosić, z jałmużną masz się nie obnosić. Znaczy generalnie masz się nie obnosić, ale najbardziej z jałmużną się właśnie. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jako budnicy, szpecą pewnie twoje twarze, bo ludzie widzieli, że poszczą. Okej, dobra. Odbierają swoją nagrodę, ale ty gdy pościsz, namaść sobie głowę, a może jest namaść sobie głowę, o to może to. Aby ludzie nie widzieli, że pościsz. Mhm. No to o to mi chodzi. Właśnie tu jak masz z tym krzyżem, chodzisz po wywiadach, to raczej wiedzą, że pościsz. Hmm? To mnie tak zdziwiło, że tak ludzie mają... że są jakieś paradoksy. Więc nawet jak ty mnie pytasz, czy poszczę, to też mi to nie gra z tym, że mają ludzie wiedzieć, czy poszczę, czy nie poszczę. Ale to jest moja nie, sprawa. Bo jeżeli wystarczy, powiesz, że pościsz. Ja nie, no nie, no bo ludzie mają nie wiedzieć, czy ja poszczę, czy nie. Nie, to tylko gdybyś byś opowiadał, że kochani, no popatrz, ja ci na przykład o co w tym chodzi. Tak, kochani, oczywiście, że poszczę przez cały Wielki Post, odmawiam sobie i tu lista. Nie oglądam seriali, nie wiem, nie jem słodkich rzeczy. Bez pytania. Tak, że ty i ci się chwalisz tym, to o to chodzi w tym przepisie, że ty się chwalisz, jak wielki twój post jest, jak ogromnie blisko Boga jesteś. To o to w tym chodzi, żeby się pysznisz się swoim postem. A kiedy ja cię po prostu pytam, czy pościsz, ty mówisz tak, to jest okej. Okay. To jest informacja tylko, a nie, że jestem świętszy niż inni. Ja zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Polski. Z kim ty rozmawiasz? Ale naprawdę, że zmiłuj się nad tymi grzesznikami, ty myślisz o mnie, to zaszczyliłeś mnie trochę. Bo to jest z koronki, to myślisz, tylko czekaj. Najbardziej. Przebacz na nasze grzechy, zachowaj na sobie ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, ale pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Ja będzie skucha, nie? Jak się okaże, że jednak jest niebo i w dym trafisz. Że mnie tam nie będzie. A ty trafisz. No nie, to jest moja największa obawa. Dlatego chodzę do kościoła. Nie dlatego, a poza tym tak nie będzie. Po śmierci jest nic. Dobrze, kochani. Albo jest coś. Bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście. No i mam nadzieję, że też przypomnieliśmy wam o tym, że podczas postu pościć można. Bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Dziękuję, że spędziliście z nami ten tydzień. Przyszły tydzień również zapowiada się, że będziemy nagrywany w tym samym miejscu w ogóle. To prawda. Taka jest tutaj sytuacja. Już na to was zapraszamy. Już na to was również zapraszamy. Tymczasem wam dziękujemy, ladies and gentlemen.
It's the weekend. A do tego czasu bądźcie lekko stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend. Czyli zamyka my, a nie Daniel Craig. Bo zawsze było lekko stronniczy i potem... Pytanie, jak Mati zrobi. A wiesz, jak to z Matim jest. Najpierw coś daje, a potem daje wstawkę z mieciem. Tak naprawdę to nie. Dobra, nara.